Cześć, cześć, kochani. Dzisiaj jeszcze raz. Sklejka. Najgrubsza sklejka, jaką ja u siebie mam, to jest sklejka o grubości 19 mm. I tutaj pozostaje pytanie, czym tą sklejkę ciąć, żeby było ładnie, ale jeżeli chodzi o cięcie wyżynarką. Tematyka dalej brzeszczotów od Wolfcrafta. I tutaj mamy trzy komplety brzeszczotów. Pierwszym kompletem jest taki komplet, który dostajemy dwa brzeszczociki i to jest brzeszczot, który tnie nam miękkie drewno, sklejkę i tworzywo sztuczne. Zapomniałem o numerze katalogowym 2680000. Cena za komplet dwie sztuki to jest od 24 zł. Narzędzia dla fachowca. Taki sklep w internecie znalazłem. Następny sklep to są Morele. 34,99. Dobrze po bandzie polecieli. I Lange Łukaszuk. 26,38 zł. Tutaj Lange mieści się, że tak powiem, w normach. Z żadnym z tych sklepów nie mam nic wspólnego, oprócz tego, że znam Lange Łukaszuk, gdyż znam go z Instagrama. Aha, no. Przy okazji serdecznie pozdrawiam. Materiał HCS, głębokość cięcia od 5 do 30 mm, taki zakres. Producent nam deklaruje czyste cięcie, wycięcia i brzeszczot ma takie ciekawe wycięcia. O, może wyostrzyć, proszę, halo. O, ale widzicie, ma takie wycięcia, które mają w teorii za zadanie szybsze odprowadzanie ciepła z samego brzeszczotu, co w zasadzie może mniej powoduje przypalenia samego materiału, który tniemy. Drugim brzeszczotem jest brzeszczot o numerze katalogowym 2682. Ten brzeszczot nam tnie według producenta drewno iglaste, sklejkę oraz MDF. Ten brzeszczot również dostajemy w blistrze po dwie sztuki. I cena tego brzeszczotu w Alnarze 38 zł, Lange Łukaszuk 42,83, Allegro 47,97. Także tutaj te brzeszczoty już są dosyć drogie. Brzeszczot ogólnie rzecz biorąc ma bardzo ciekawą charakterystykę zęba, gdyż jest nacięty i z przodu, i z tyłu, co teoretycznie według informacji od producenta możemy się pobawić w jakieś dosyć mocne krzywizny. Zobaczymy, jakie to będą mocne te krzywizny. Materiał, z którego zostało wykonany ten brzeszczot, to jest HCS. Uchwyt w literze T. Analogicznie również można te brzeszczoty dokupić w innym uchwycie, takim jak na przykład uchwyt w literze U. Głębokość cięcia to jest od 6 do 40 mm. I tak jak producent tutaj twierdzi, cięcia krzywoliniowe. Trzecim brzeszczotem jest brzeszczot o numerze katalogowym 2313. I ten brzeszczot to jest, tnie nam drewno iglaste, płyta wiórowa, płyta stolarska oraz sklejka. Dlatego ja tutaj się skupię dzisiaj tylko i wyłącznie na sklejce, gdyż gdybym miał ciąć wszystkie materiały, to po pierwsze bym zbankrutował, a po drugie jeden film musiałby być na jeden typ brzeszczotu, co troszkę no, dyskwalifikuje tutaj to. Takie zestawy chyba lepsze, lepiej wychodzą takie filmy. Dobrze, brzeszczot dostajemy również w blistrze po dwie sztuki. Tu mamy dwie sztuki. I cenę, którą w internecie znalazłem, to jest Lange Łukaszuk 10 zł 59 groszy. W Alnarze znalazłem go za 9 zł. Kamar24.pl znalazłem go również za 10 zł. Materiał HCS, uchwyt T, głębokość cięcia od 4 do 20 mm. I tym brzeszczocikiem, ze względu na to, że też jest mniejszym brzeszczotem, tniemy linie krzywe. I na pierwszy test idzie nam brzeszczot 2680. To są te brzeszczoty z tymi okienkami, takimi wyciętymi. Ciekawie to wygląda. Zobaczymy, jak to tnie. Oczywiście bez podcinaka,
Chociaż producent tutaj dopuszcza podcinanie, ale my tutaj go zrobimy bez podcinania. Zobaczymy, jak on sobie radzi. Tak wygląda powierzchnia od góry, o, w ten sposób, praktycznie żadnego wyszczerbienia, a tak wygląda od spodu. Także tutaj brzeszczot według mnie spisał się na piątkę w skali od 1 do 5. 26,82. To jest drugi test brzeszczotu. To jest ten brzeszczot z tymi ząbkami naciętymi po obydwóch stronach. Takie moje zastanowienie na samym początku było, dopóki go nie włożyłem do samej maszynki, czy te tylne ząbki, czy one tutaj nie będą po tej rolce jeździły, ale bez najmniejszego problemu brzeszczot, ząbki kończą się przed samiutką rolką, także tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Tutaj nie stosujemy podcinania, no i spróbujemy coś po krzywiznach wyciąć. Tak wygląda powierzchnia od góry. Mamy tutaj na dole niestety wyrwania. No ale to jest sklejka, także tutaj musimy sobie to wziąć pod uwagę. Ale od strony spodniej, tej dolnej, nie mamy ani jednego wyszarpania. Także tutaj należy sobie wziąć pod uwagę, że jeżeli będziemy ciąć w sklejce jakąś krzywiznę, to musimy to ciąć od spodu. No i ostatnie maleństwo, 23.13.000. Jest to najmniejszy brzeszczot z tych trzech testowanych. To jest również brzeszczot przeznaczony do cięcia po krzywiznach. Do 20 mm max, także mieścimy się tutaj na płycie 20 mm. Tak sobie poradził ten malutki brzeszczocik od strony górnej. I wręcz idealnie od strony dolnej. Także można powiedzieć, że ten najmniejszy brzeszczot zrobił całkiem fajną robotę. Przedstawiłem Wam trzy typy różnych brzeszczotów, przeznaczonych między innymi do sklejki. Dlatego na sklejce się skupiłem. Drugi brzeszczot, ten z wyciętymi zębami z przodu i z tyłu, wyciął, nie wyciął źle, ale ten brzeszczot, ten najtańszy, ten po 10 zł, wyciął w zasadzie najlepiej. Tutaj możemy dywagować i rozmawiać. Zapraszam do komentarzy, których brzeszczotów używacie i których nie używacie. Dla mnie ten z tylnym pewnie do mocnych nawrotek, ale mniej dokładnych wycięć, nacięć będzie się bardziej i lepiej spisywał, a ten brzeszczot możemy ewentualnie zastosować do cięć, które są bardziej precyzyjne, takie drobniejsze, skromniejsze. Zresztą też on tnie tylko do 20 mm i on tutaj miał maksymalne cięcie. Ten brzeszczot z tymi okienkami, on rzeczywiście fajnie odprowadza ciepło, on jest praktycznie zimny i zaraz po skończeniu cięcia mogłem go spokojnie wyciągnąć z maszynki.
Tylko na ile to wszystko jest potrzebne, nie wiem, ocencie sobie sami. Zapraszam na moje wcześniejsze filmy o brzeszczotach, do sklejki, do pleksy, do blatów kuchennych. Zapraszam do komentowania i do zostawienia odpowiedniej łapki. Nie będę wam mówił, czy góra, czy dół. Mnie to jest w zasadzie... No nie powiem, że jest mi to obojętne. Dobra, to by było na razie tyle, jeżeli chodzi o brzeszczoty. To jest ostatni odcinek o brzeszczotach. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na inne moje filmy. Do zaglądania w opis filmów. I to by było na tyle. Pozdrawiam, Rafał z kanału OL76. Nara, bez pitolenia. Ciao.